Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w 41. odcinku z Assassin's Creed'a Unity. I taka sprawa. Tak, graliśmy sobie, może bardziej nie ja, a Kciuk. Pograł sobie trochę w Assassina. No oczywiście misji nie dotykał, bo ja mu nie pozwoliłem. Ale za to pozwoliłem mu sobie na odświeżenie dwóch punktów widokowych, czyli dzielnice Sorbonne i Luksemburgu. Tak. Więc on sobie tu podświeżał, ewentualnie jakieś skrzynie zebrał w tym miejscu. Takie duperele tak naprawdę robił, ale mu przede wszystkim chodziło o parkour, o styl walki, no i loot tak naprawdę. Tak się zdziwił, o luju, jaki duży ten Paryż. Mniej więcej coś takiego powiedział. Nie wiem, może ta refleksja go skłoni do tego, żeby kupić Assassina. Jakby kupił, no to byśmy sobie kopa cisnęli, to by było naprawdę dobre. Taki kop przyjaciół sprawdził go zdarzenia, więc no nie byłoby złe. Ale dobra, dzięki niemu zrobimy sobie jedną misję. Metodę Condorcetta? Dobrze, no to udajemy się tam w takim razie. Trochę mi wystrzelał ammo pistoleta. Poważnie, poszczelał trochę, poskakał. Powiedział mu, że się podoba, tylko niektóre są bugi związane z parkourem. Mogę wam potem pokazać tego buga, jakbyśmy byli w tym miejscu, w którym zapamiętałem to wydarzenie związane z bugiem. Ale na razie nie czuję takiej potrzeby. Na razie zrobimy sobie misję poboczną, a jak będzie dobrze, to może i potem jeszcze zdążymy zrobić fabularną. To oczywiście zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Rzecz jasna. Czy zdążę w ogóle? A, stoper. Moment. Oczywiście już się pogubiłem. Gdzie mam stoper? Momento. Dobra, znalazłem już mój stoper. Czasowy. Czasomierz. I już, okej. Okay. Sorry, że się tak na chwilę zatrzymałem. Najwyżej tam zrobię cięcie w tym. Ale po prostu chciałem sobie odpalić ten stoper. O kurde, ale to ścięło. To musiało już mi naprawdę ściąć. I nie znam powodu w ogóle tego, dla którego mogło mi tak ściąć. Ale myślę, że teraz już spadków nie powinno być takich wielkich. Może niekiedy znowu będą. Ach, ten mój telefon, kurde. Pół minuty już mam, ale tak naprawdę to już chyba z minutę coś nagrywam, albo dwie nawet. Co do tej zagadki Nostradamusa, to chyba sobie to też odpuszczę i ewentualnie poza nagrywaniem sobie to zrobię, bo kurde, szukam tego i szukam. Odcinek wyszedł mi ogólnie 45-minutowy poprzedni, to go skróciłem do 20, no bo kurde, większość odcinka to, żebym biegał za tym i szukał. Więc powiedzcie mi, jaki był sens. Arno, ty masz chyba naprawdę schorzenie Downa. Albo jeszcze gorzej. Albo jeszcze gorzej bym powiedział, niż schorzenie Downa. Wyleczcie. Głupoty. No, ty masz dobiec do celu misji pobocznej. Zobaczymy, jak ta misja mniej więcej się odbędzie. Ale tak szczerze mówiąc, pobiegał mi trochę po tym Paryżu. Był w takich dzielnicach, w których ja jeszcze nie byłem. Więc przy okazji to nawet dla mnie dobrze, bo już je widziałem. O, są przestępcy. Poszło. Okay. Jeszcze trzy wydarzenia w tłumie i pewnie dostanę kolejną grubą wypłatę. I oczywiście ciemno mi musi być zawsze pod oczami. Ale to już problem w sumie rozwiązany. Jeszcze z 200 metrów. Nie wiem. Jeśli Kciuk kupi Assassina, a jakby kupił,
to gwarantuję wam, że będą z nim takie odcinki, że będziecie niekiedy mieli beka. Z niego, rzecz jasna. Wspinaj się, Arno. Co ty za głupoty odwalasz? Teraz mi musiała kasa przyjść, ja w dupie. Będzie 16k, to wtedy pójdę po kasę, teraz mi się nie chce. Teraz złodziej, którego wątpię, że bym złapał. Chociaż nie, skok wiary. Dobra, to jest. Chodź. Aha, nie mogę go oznaczyć, no to dziwne. Tak trochę. Ja! Arno! Odwala ci! Łap go, łap! Kurde, co za łajza z ciebie, Arno! Poważnie! Jeszcze raz się wydupcysz, to ja mam go w dupie. No! Prawidłowo! O nie, mi się tutaj wydupiesz. Nie wiadomo z jakiej przyczyny. O, obszar strzeżony. Trzeba tu uważać. Odpadamy wzrok orła. Nie chcę mieć żadnych niespodzianek. Jakby się coś okazało, że mnie zaraz coś wykryje. Bym tego kola się tu uciszył. Niech mi się nie patrzy. Mogę jeszcze tą kokardę zabrać przy okazji, skoro już tu jestem. No i git. Zaskocz! I do siana. Ale gnój! Już to widzieliście, co on zrobił. Odwaliło mu się. Ale też mu się zarazem przyjęło. Dobra, jest tu gdzieś sklep. Ja się do niego dostanę. Sobie kupię wszystko, co mi potrzeba. Odwalimy tą misję. Zobaczymy, co dalej będzie. Dobra, ten sklep. Dzień dobry. Dobra, mamy już 30 tysięcy credo. Czy punktów credo. Nie jest już tak słabo z nami. Dzień dobry. O, za 2500 misja. First they twist my ideas for the constitution. Now they want to arrest me. How may I help, citizen Condorcet? I must leave Paris immediately, but you can retrieve my research on the history of political progress. My opponent seized it as soon as the warrant for my arrest went out. I'll be back before you know it. Okej, okay. Trzeba odzyskać dokumenty Condorcet. Tu gdzieś jest skrzynia. Jest ta skrzynia. Aha, tu jest, dobra, to nie chcę mi się po nią wspinać. Po prostu po nią idziemy, nie? Już niedaleko jesteśmy tego dokumentu, ale widzę, że będzie teren strzeżony. To poważnie, jak mówię nam. Dobra, trochę tych Francuzów jest. A teraz trzeba za nim chodzić i mu ukraść to. Kurde, jakby to zrobić? Żeby przy okazji nie dać się wykryć. Nie chcę walczyć, no. No dobra, super. Trzeba z nim walczyć.
czy chcę tego, czy nie. O ty. A właśnie teraz sobie przypomniałem, że wam pokażę zaraz kostium, który mi kciuk odblokował. Więc to moment. Nie dzwoń. Kurde, teraz tu się cała straż zwoła. O. Tak, biją i tak. Oni tu dziesiątkami przyszli. Oszaleliście chyba, nie? Oni mnie tu klepią. Wejdź. Ja się tak łatwo nie poddam. Ja będę z nim walczył do końca. O! Kurde, oni mnie nie oszczędzą. Walczymy, kurde. Po całego. Dobra, padł. Do następnych przychodzą, nie? Mega walka to gnoje. Ja z nimi tyle walczę, wszystko marnuję i tu się na koniec dowiaduję, że padam. Co za skurczybyki twarde. No i teraz muszę wszystko kupować. Świetnie. I to było w tej chwili, co żeśmy zrobili. To było najgorsze, w sumie nawet bym powiedział. Nie, oni są nienormalni, na maksa. Pięknie. Kurde, co ja teraz odwalam? Nie, dobra, sorry, to już było naprawdę głupie. Ale ja pierdolę.
Kurde, nie wiem. Jakiś dzisiaj omen mnie dopadł, że nie mogę sobie radzić z takimi pierdołami. Gdzie mamy sklep najbliższy? Się muszę, kurde, podleczyć. Jeszcze lagi mnie dopadają, no. Jakby tego mało było. Mało tego, że padłem. To jeszcze lagi mnie muszę napadać. Kurde, muszę obkrążać to wszystko. Kusiwa. Nie to jest zrobione. Trochę. Nie wiem, po prostu muszę wspinać się. Innego wyjścia nie widzę. Żebym się mógł dostać tam. No i dobra. Dawaj im wszystko, co masz. Dobra, teraz tak. Muszę się tam z powrotem dostać. Zrobić to tak po cichu, żebym ja nie musiał z tymi imbecylami walczyć. Poważnie. Ja z nimi walczyć nie chcę. Jeszcze złapię tego będzie. Kurde, zsuwać się. Kurde, złapany. Dobra. Jeszcze jedno wydarzenie i pewnie kaska mi się dostanie. Teraz muszę to zrobić naprawdę dobrze. Bo widzę, że zadanie nie należy do takich już prostych. Niby tego, że to jest poziom 3. No i tam mamy tego złodzieja. No i jak się złodzieja, właściciela. Ale mamy mu właśnie ukraść ten dokument. Ale jak to w ogóle zrobić? To jest niekiedy niewykonalne. It was the Condorcet's fault, really. I told him that he went on for this world. Neither is he, from what I hear. On powinien gdzieś teraz sobie pójść, jakby gdzieś wyszedł. Ten go zawsze już miał pod łapą. Żeby go okraść na przykład. Czemu są drzwi pod ziemią? To mnie dziwi trochę. Nie, musiałbym ubić na przykład. Tych gnojów. O, i na przykład zrobić teraz podwójne zabójstwo. Krysie! Ja pierdzielę. Zamiast się kryć, to on robi ociapotę. Jest, prawie mnie wykryto. Kurde, co ja zrobiłem? Największy błąd. No co robisz? Ja... Walczyć ty nie umiesz. Nie będę walczył. Tyle wam punkt w tym nasadzę, że ja go spokojnie już okradnę. Nie, nie, ja tak się nie bawię. No. Jak ta misja została w ogóle skonstruowana? Ja tego nie, po prostu nie czuję. Teraz muszę im uciec.
Przecież ich jest za dużo. Przecież musiałbym w dwójkę zwalczyć. Czyli kołba musiałbym odstawić, żeby ich pokonać. Nie no, przesadzili z tą misją. Tyle powiem. Teraz jak to zrobić, żeby kuźwa tego złodzieja... Czemu ja na tych, co mam ukraść, mówię złodzieje? Nie wiem, czasami mi odwala. Nawet bardzo. Kurwa, ale ilu ich jest? Nie, to jest spore. W ogóle. No i mi pouciekałem. Przecież oni mnie nie widzą! Oni mnie kuźwa nie widzą, używam bomb dymnych! Jakie to jest chore! Nie! Używam bomb dymnych, oni nic, nic! Oni dalej mnie widzą! Tak, dzwońcie sobie! W dupie mam może dzwonię. Do sklepu idę. Bo tam spróbuję ukraść. Ja nie mogę w ogóle ukraść dokumentu, czajcie? Kurde, łeb mi już pęka. Dobra, może tutaj przynajmniej się uda. Może to będzie łatwiej. Przepraszam, że tak narzekam. Ale nie, no to już jest naprawdę przesada. Co robisz? Teraz możemy odzyskać. Widzę, że tutaj też nie będzie łatwo. Nie mam czasu na przestępców, jestem już wystarczająco zły. To mnie widzi. Nie, przez przegięcie. Się ukryć. Kurde. Super. Mam lekarstwo. Co mi to da? Ała. Za dużo was jest. Nie, oni mnie to wykończą. Patrz, co oni ze mną robią dzisiaj. Dzisiaj jestem po prostu dla nich łatwym celem. Ała. Nie wiem, nie mogę poradzić z nim. Ale teraz to naprawdę czekają mnie ostre kłopoty. Jak tutaj jadą? No to nawet nie mam szans z nim walczyć. Dobra, daj się zabić. Dobra, pięknie. Kurde, nie wierzę. Nie wierzę, że tak ciorają mardo. Nie. To po prostu nie mogę dalej uwierzyć, że oni tak nie jadą. Trzy zgony. Po 40 odcinkach zaczynam ginąć. Bo misja okazała się tak. Trzeba to zrobić w końcu raz za dobrze. Już naprawdę wkurza. Nie mogę sięgnąć. Ani razu po dokument. Czekajcie, ale chyba tu, jak wejdę, to... Kurde, ilu ich tu jest. No ale musi mnie zauważyć, kurde. Dla mnie szukaj. Stop! Face justice like a man!
księdza Stanów. Co on zrobił? Widzieliście? Dombert! Whoever did this will suffer. You shit! Powaliło? No chyba aż za zdrowo, czekaj. To widzę, że mam przestępcę do bicia. Ale będzie walczyć, okej, będzie walczyć. O, 25 tysięcy, okej. Kurde, muszę z tego korzystać. A! Ja z tego nie korzystam, ja robię błąd. Czemu ja ich tak nie zabijam? To jest pytanie naprawdę zasadnicze. Dlaczego ja tego tak nie robię? Pozoru ginę przecież. Jak żeście to widzieli, ja już chyba z 3 razy zginąłem. Trzeba to w końcu zrobić jakoś porządnie. Kurde, widać mnie. Nie, no i zaraz się tu wojenka zacznie. Nie, niech was więcej tu przyjdzie. Kontruj go w końcu, kurde, to są hardcory. Bij go! Patrz, jeszcze mi śmiał uciec. Ty czego tu szukasz? Chcesz zginąć? Cicho. No. Ile ja się musiałem namęczyć, żeby wziąć jeden głupi dokument. Trochę pogrzebie w papierkach, nie? Pewnie. Teraz stąd uciekam, bo ja już po prostu nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Co to w ogóle było? Ja się pytam. Ja bym się wybrał jeszcze do sklepu, zanim zacząłbym to kontynuować. No, jak dla mnie paranoja, ale nie wiem jak wy. W końcu ogarnąłem sobie, no i tu już nawet medykamenty mi się skończyły, no wydam trochę kasy, ale to w imię Arno i jego wyższości trzeba to zrobić. 1000 się musi przynajmniej pójść. Dobra, 100 metrów i tu, tam będzie już naprawdę tragedia. Jak ja się tam przebiję? Bez szumu. To jest najgorsze, że bez szumu się muszę tam przebić. No. Co robisz? Wiem, że ci Arno odwala, ale już nie tak. Naprawdę. Już jestem wściekły. Tę misję już powinienem dawno wykonać. No, już zrobiłem szum. Może cię postrzelać. Dokaczę. Zrobiłem taki szum. Teraz powinien mnie szukać w pół wieku. Dobra. Tam mamy tego złodzieja. Dobra, jest. Możemy go okraść. Kim mogę? O, jeszcze to zniszczę.
No i dobra, i teraz już nie będzie, nie będziecie sobie już dzwonić, nie ma mowy. Ja wam nie pozwolę. Nie gonić. Ała! Nie po dupie. Naprawdę. Nie warto. I'll stop you in your tracks! No escaping justice! I see you! Serio. Where do you think you're climbing up to? Zbudowali? Aż tak? Coś do nich niepodobne. No i teraz powinni mi uciec. Praktycznie. Powinienem ich już zgubić. Nie wiem, jak ja to w ogóle zrobię z resztą. Ale w sumie to mogę ostrzą. Ten sobie podejdzie. Kurde, musiałem ich tu zgładzić i to ostro. Jezu. Ile ja musiałem to robić? No pół godziny mi to prawie zajęło. No misja na poziomie szaleńca. Tyle powiem. Dobra, widzę, że jeszcze mam przestępcę do ubicia. O, będzie podwójny zamówca. Pięknie. Kurde. Już Arno opanował brzuchy, to nie ma co. Idziemy to już nieźle. 60, no to jeszcze 59 trzeba razy to zrobić. Kurde, ta misja powinna być warta z 20k przynajmniej. Bo to, co się działo tam, to jest katastrofa. My apologies, Monsieur Condorcet, but some things must remain out of your memoirs. Say no more. My thanks. No za co. No i świetnie. Oceniam to na 5, mimo wszystko, że poziom trudności był naprawdę odległy. Dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, jedność! We're ready to fight.